Cześć! Mamy dzisiaj 28 dzień projektu Halloween. Projekt Halloween polega na tym, że przez 31 dni października wrzucam codziennie po jednej charakteryzacji, stworzonej specjalnie na Halloween. Są to moje i częściowo Wasze pomysły, które realizuję sama na sobie przez cały miesiąc. Koniec projektu zbliża się wielkimi krokami, a ja już chciałabym wiedzieć, co chcielibyście oglądać po jego zakończeniu na moim kanale? Jakie charakteryzacje Was interesują? Jakie tematy? Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach. Bo koniec projektu Halloween nie oznacza końca naszej wspólnej przygody. To dopiero początek. Dzisiejsza charakteryzacja to już czwarta praca w temacie po śmierci. Jest to pop-artowy, chociaż ja wolę powiedzieć komiksowy zombiak, którego utrzymałam w odcieniach szarości z tylko takimi czerwonymi i różowymi elementami. Jeśli podoba Wam się to, co robię i mój kanał, subskrybujcie go, dajcie mi znać, że tam jesteście i że go lubicie, a ja postaram się, żebyście tego nie żałowali. A teraz nadchodzi ten moment, kiedy odkrywam karty i pokazuję Wam, jak to powstało. Zapraszam! Żeby nie tracić czasu, zaczynam już z zakrytymi brwiami. Są przykryte klejem i popudrowane. Nie maskowałam ich natomiast, bo i tak będę przykrywać je farbą. Zanim jednak zacznę malować, zrobię sobie podstawowy szkic. Nie rysuję absolutnie wszystkich kresek, które będę stawiać, tylko te najbardziej podstawowe kształty, które różnią się od siebie kolorami, żeby tych kolorów po prostu nie pomieszać. Jeśli to nie jest jasne, to zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Prawie całą twarz i dekolt pokrywam szarą wodną farbą Diamond Effects. Niepomalowane zostawiam tylko te miejsca, które zaznaczyłam sobie wcześniej kredką. Powierzchnia, którą pomalowaliśmy, nie musi być idealnie równomiernie pomalowana. Natomiast ja przy malowaniu pędzlem lubię sobie jeszcze całą powierzchnię poprawić gąbeczką z odrobiną farby. Czerwoną farbą maluję te miejsca, w których zdecydowałam, że będzie widać krew, odkryte ciało. A różem maluję mózg. Teraz przechodzę do zębów. Ja maluję zęby tak właściwie od ręki, jednym pociągnięciem pędzla jeden ząb. Jeśli natomiast nie czujecie się w tym zbyt pewnie, na przykład drży Wam ręka, to śmiało możecie je sobie najpierw naszkicować. I tak jest generalnie ze wszystkim. Ja akurat szkicuję jak najmniej, szkic mnie troszeczkę ogranicza, ale każdy tak naprawdę pracuje inaczej. Więc przede wszystkim dostosujcie sposób pracy do siebie i swoich preferencji. Czerwienią domalowuję jeszcze dziąsła i jęzor. Jest on może na razie mało widoczny, ale w końcowym efekcie będzie wyglądał fajnie. Teraz pora przełamać trochę tą płaską, szarą taflę i ostro konturuję mojego zombiaka, szczególnie dekolt, gdzie uwypuklam przede wszystkim kości obojczyka. Przyciemniam też oczywiście odrobinę twarz i oczodoły. Skoro był cień, teraz dodamy trochę światła. Wszystko oczywiście w tym wzorze robię wodnymi farbami. Tutaj efekt ma być wyrazisty, a przejścia między kolorami, światłem i cieniem nie muszą być takie subtelne. Następny etap to dodanie czarnych linii. A ponieważ jest to właściwie klasyczny rysunek, tych linii jest tutaj bardzo dużo i to one tworzą całą formę. Oprócz głównych konturów, cieńszym pędzelkiem wykonuję też sporo mniejszych zmarszczek.
Pomarszczony musi być oczywiście również mózg. Na tym etapie, kiedy dodaliśmy te wszystkie zmarszczki, musimy je także podkreślić światłem. Z białą farbą nakładaną na ciemniejszy kolor, nawet tak dobrą jak Diamond Effects, jest tak, że ona zawsze po chwili troszeczkę jakby zblednie. Więc nie przejmujcie się, że linie wydają się na początku na przykład troszeczkę zbyt wyraziste. Jeśli z kolei uznacie, że po chwili ten efekt jest właśnie za mało wyrazisty, zawsze możecie tego białego dodać. W miejscu, gdzie widoczne są te czerwone, krwiste mięśnie, aż się prosi, żeby dodać trochę trójwymiaru i struktury, i robię to za pomocą mnóstwa małych kropeczek, rozmazuję je lekko palcem. I to wystarczy. Białym podkreślam również fałdki na mózgu. I na sam koniec dodaję jeszcze gdzieniegdzie odrobinę czarnego cienia, żeby dodać cienie tam, gdzie potrzebna jest troszeczkę bardziej miękka linia. Zombiak już wygląda fajnie. Ja dodam tylko jeszcze soczewki White Zombie i perukę, bo moje blond włosy nie komponowały się tutaj zbyt dobrze. I charakteryzacja gotowa. Naprawdę fajnie, że jesteście ze mną i widzimy się jutro. Idziemy spać, jest 2:30. Nie mam życia, nie mam życia. Stop record!